Panie Wlazł, to jest bat sierniowy i pan dobrze wie, że poganiać tym koni nie można. Ja to tak tylko dla strachu, panie prokuratorze. Ja tym konie nie poganiam. No więc my też tak dla strachu zatrzymamy te baty na razie. Pan je sprzedaje, prawda? Ja baty sprzedaję, panie prokuratorze. Dobra, dobra, następny. To sukinko, ile dostanie? Weź się o siebie martw się, nazwisko. Koniem. Koniem się martwię, tak i bat. Siadaj się. Nazwisko? Gawełek Mieczysław. Gawełek Mieczysław. Lat? 41. 41. Wykształcenie? Proszę. Szkoła. Jaką szkołę skończyłeś? Szkołę imienia Marii Konopnickiej. Podstawowe. W waszej sprawie było już parę telefonów. Domyślacie się, po co was wezwałem? Nie za bardzo. Nie. No nie. Takie macie czyste sumienie. Patrzcie mi w oczy, Gawek, patrzcie mi w oczy. No, jak na mój rozum w sam raz. A nie zdziwiło was? Co za interes może mieć do was prokurator? Zdziwiło, zdziwiło. Tego się nie zadam. Tylko nie zostawiłem przed budynkiem, obroku nie zadałem. A więc koni przyjechaliście tutaj. Optymista z was, Gawelek. Optymista. A konie? Państwowe. Jak najbardziej. Najlepsze na parku. To pan prokurator wyjrzał oknem. O, o. Ten z prawej to Rydz. No teraz już w dyszlu chodzi. Bo na jesieni ochwacił się na prawą przednią. A dawniej to nie było buka w Bieszczadach, żeby go nie zerwał. A z lewej to Flora. Kupili mi ją od cyganów. Od cyganów kupili mnie. No, chody ma takie, że jak Gajowy na cmentarz teściową wiózł, to ze trzy razy mało trumny nie zgubiła. Oba konie, luks. Konie rzeczywiście ładne. Słuchajcie, Gawełek, a któż to nie mi teraz pojedzie z powrotem? A gdzieżbym ja od takich koni lejce komu drugiemu oddał? Jak to kto pojedzie? Ja pojadę. Nie pojedziecie, Gawełek. Ja wam to mówię, że nie pojedziecie. Skończyły się żarty, Gawełek. Jakie żarty? Jestem poważny, jak kubyła w 9 miesiącu. No, faktycznie, szkoda czasu. Tłote, wolne sobotę się rozchodzi. O, dalej. Gawełek, mówcie. Oj, mój ty Boże, to on mnie do pana prokuratora podał, no za co? Że 2-3 razy, żem go batem przyjechał, no co za ludzie dzisiaj, co za naród? Naruszenie nietykalności cielesnej. 3 uderzenia batem. 2. 2. 3 to już za dużo powiedziane. Biliście chorego człowieka. Co mu dolegało? Gawełek! Jesteście podejrzani o nieudzielenie na czas pomocy człowiekowi znajdującemu się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. A teraz mówcie, co macie do powiedzenia w tej sprawie. Ja? Wiecie dobrze, o co chodzi. Tu jest na was doniesienie. O. Proszę. Dnia 4 czerwca 1977 roku. Data się zgadza. Jak najbardziej. 4. Wolna sobota była. Wozak parku konnego numer 2 w Chorbatej Niżnej. Obywatel Gawełek Mieczysław. Otrzymał polecenie od brygadzisty Borusiaka Jana. Siadajcie! O co chodzi? Nie polecenie. Przecież to ja sam. No, sam chciałem człowiekowi pomóc. No, najlepsze konie wziął. Aha. A więc to nie brygadzista kazał wam te konie zaprzęgać. Nie, brygadzista, Borusiak. Najbardziej. Tylko w zupełnie innej sprawie. Gawełek, dawaj tu do mnie. Dzisiaj to mnie możesz pocałować, nie? Dziś ty jest. A gdzie ma być? Co te konie dzisiaj takie niespokojne? Stój! Jesteś tu? Dziś ty jest. Chodź, dzisiaj nigdzie nie pojedziemy. Wolna sobota dzisiaj. Zabieraj dwa konie, pojedziesz na PKS. Dzisiaj! Zaraz! Dzisiaj! Gościa trzeba przywieźć, no jak tu trafi? Gość! A coś ty nie czytał na kuźni? Co?
Nie czytałem. No to trzeba czytać. No, słyszałeś, trzeba czytać. Magister odczyt ma, czy jest życie na ziemi. Z Warszawy jedzie. O Jezu, że mu się chce w taką pogodę do takiego lasu. Dla paru złotych to człowieka wszędzie zagra. A co, wolnej soboty nie uszanuje? A on nie dla siebie tu jedzie, Gawełek. Dla ciebie. Żeby ci w głowie umeblować. A, zostanę kierownikiem, co? A co byś ty dzisiaj robił? Gorzoła. O, panie Borusiak. Wolny dzień? Trzeba odpocząć. Kino do nas nie przyjedzie, no bo jak? A jakby nawet przyjechali, to do czego te aparaty podłączysz? Do nafty? Wam to dobrze, a mnie to co miesiąc przy sprawozdawczości cisną, że na tę działalność kulturalno-oświatową z wami to ja lachę kładę. No bo i kładzie pan, panie Boruś. Co się będziemy czarować? Od miesiąca chłopaki żebrzą, żeby pan kupił nowe talie kart, bo na tamtych to rosół można ugotować. I co? Odczyt wam kupiłem. Nie ma co gadać, Gawełek. Bierz konie i w drogę. A dlaczego ja? Wolne sobotę? A co to? Każdy ma wolną sobotę. Konie złachane, 5 dni zrywki od świtu do nocy. Mam rozumieć, że odmawiasz polecenia. Wie pan co, panie Borusiak? Co? Niech pan sobie sam przywozi tego magistra. Znaczy polecenia nie wykonasz, tak? Panie Borusiak, widział pan, woda w rzece jak kryształ, rosówki mam nałapane, kije trzeba pomoczyć. A polecenie to możesz mnie pan wydać w poniedziałek. Co to? Turysta, żmija go ugryzła. Uuu, to niedobrze. Gdzie pana ucięła? W palec. No to widzę, że nie w dupę, ale pytam w jakim miejscu? Nad potokiem? Na łące. Na tym, jak to się nazywa, panie, na połoninie. Ledwo zacząłem śniadanie. Gdyby to było nad potokiem, to mógłby być padalec. No to wtedy po strachu, nie? Tak. Na pewno żmija? Na pewno. Zabiłem ją. Toś pan dwa głupstwa strzelił za jednym razem. No tak. Panowie, błagam, na pogotowie. Siadaj pan. Pierwsze primo, żeś pan namiot na połoninie rozbił. Przecie, słoneczko grzeje, zwierzątko lubi sobie łeb pogrzać na południowym stoku. Drugie primo, żeś pan ją zabił. Jadowitą szmiję. A jaka ma być? Nie jadowita. Już pan Bóg dobrze wiedział, dlaczego i po co ją zrobił. Jakbyśmy tu wytrzymali bez żmij. Panowie, róbcie coś. Może macie jakieś zastrzyki, surowice. Panie, to przed sezonem. To u nas nic nie ma, nie? To jedźmy gdzieś. Naprawdę w mojej sytuacji ja nie mogę słuchać, czym jest żmija. Rybnieski, wal pan do Borusiaka. Niech daje konie. Ale piorunem. No i widzisz pan, sam pan mówisz, że nie wie pan, co to jest żmija, a za kamień pan łapie i po łbie tłucz. Panie, błagam pana. No. A kto? Kto myszy w polu rąbie, co? A szczury, a krety? To mówię panu, u nas w Bieszczadach to żmije bardziej potrzebne niż turyści. To mówię panu wprost. No pokaż pan ten palec. Żonaty pan? Panie, dokąd pan mnie zawiezie? Może jakiś felczer gdzie blisko? Nawet niedaleko, ale niedawno byłem u niego z leśnikiem. Ja tam pana do złego człowieka nie zawiozę. Żona w namiocie? Nie, w domu. W domu? Aha. I pan tak sam w taki świat, że też się panu chciało. A w domu pewnie łazienka, ciepła woda, nie? Radyjko gra. Płytki PCW, że aż miło boso pochodzi. Tak. A teraz ten pan zepsuje całą wolną sobotę. No panie kierowniku, to może kto inny pojedzie. Mnie wszystko jedno. Jak to kto inny? Co to znaczy wszystko jedno? Człowiekiem jestem, nie? Gawełek! Zmądrzałeś, widzę. Jedziesz. Jadę. Ma pan szczęście, panie Borusiak, że turystę żmija użarła.
Inaczej nie zmarnowałby mi pan tego dnia. To tu będzie 6, 7 na jak 4 dajmy na to. No, na moje oko to waży pan dosyć, żeby te France przetrzymać. Tak, tak. Jadrz mi, trzeba na wagę ciała obliczać. Jo, malutki, jo. Dzieciak to by się przekopertnął od razu. A pan jeszcze ma przed sobą huk czas. Która godzina? 9. A, 8 pana u diabła. No to do południa to jeszcze panu księdza nie potrzeba. Wio, maluśki, wio. A, czuję, jak mi rośnie ten palec. Nie mógł pan trochę prędzej tych koni pogonić? Już mechanik z nim zrobi porządek. Co za mechanik? Jaki mechanik? To pan mnie nie do lekarza wiezie? Panie, nie wtrącaj się pan, już ja za pana odpowiedzialność wziąłem. Jaki mechanik, na miłość boską? No bo kowala nie mamy. Kuźnia jest, wolno, wolno. A kowala nie mamy, etatu nie przyznali. Panie, konie w lesie podkowy gubią. Był pan tu kiedy? Chociaż dla rybek warto. Ani żywej duszy. Tylko pilarze i my. Czasem turysta się trafi. A pstrąg to nie żmija. I palec byłby cały. I na patelnie jest co włożyć. Wolno! A lodówka na miejscu. Palec otwarcie mówiąc, trzeba wypalić. Wypalić? Wypalić razem z jadem i po krzyku. No. Panie, na miłość boską, wierzy pan w takie rzeczy? Jak to, czy wierzę? Gawałek skoczno po pół litra, tam powinno stać. Jest! Dawaj! A kieliszki? Panowie, jeżeli już, to na trzeźwo. Wódka potrzebna mi do dezynfekcji. Kto panu daje wódkę? Przy ukąszeniu niech Bóg broni. Otwarcie mówiąc, wódka krew porusza, a jak krew prędzej krąży, to czort wie, gdzie ten jad zaniesie. Zaraz będzie po sprawie. Gawełek, daj deskę. Mówiłem panu, że fachowiec zawsze sprawdzi. Nie, nie, nie. Nic się pan nie bój. Zamknij pan oczy, nic pan nie poczuje. Nigdy, przenigdy. Panie. Gawełek, kogoś mi przyprowadził. No nie bądź pan kapryśny. Jak człowiek z panem jadę. Wolny dzień tracę, pan Jan też, bezinteresownie. No a sam pan widzi, że fachowiec... Nie. Pan widzi, ile flaszce zostało? No to przecież mogliśmy sobie z panem Janem dać zmianę, te kiszki rozgrzać, zamiast czystym płynem na pański brudny paluch. Bez łaski! Chodź tu, gawałek. Nie chcę, nie trzeba. Będąc w stanie zamroczenia alkoholowego... Czym? Jedną szklanką? Nie przerywajcie.
Będąc w stanie zamroczenia alkoholowego, zawieźliście chorego do weterynarza. Jaki weterynarz, panie prokuratorze kochany? Zootechnik. A jeszcze lepiej. Do zootechnika. Musiałem. Chodziło o świadectwo zdrowia. Ja... Poczekaj pan! Panie, do Konnego Parku to ja dobrze jadę? A tam po co? Nie widzi pan, co to za samochód? Właśnie widzę, po konie. Po konie, cholery. Na szczęście. Na konserwy, na besztyki tatarskie, co kto woli. No to co, pomożesz pan, byłoby szybciej. Nie mogę, kochani, nie mogę. Po pierwsze, primo chorego wiozę. Po drugie, primo, to pan drogi pogubił. O cholera, to u was nigdzie trafić nie można. To pan nie jedzie z Końskiego Parku? Nie, z Końskiego. Dobrze, dobrze. Widzi pan. 3 godziny życia mu zostało. Co? Co mu jest? Nie, pan żmija go ukończył. Tak. Musi pan polecieć teraz tędy, w lewo. To tak, pod górkę i prosto. Tam będzie przecinka. Przecinko znowu w lewo i tam już prosto jak źrebak na siusiu. Po przecince w lewo? Tak, tak. No, do dobrej drogi. Dlaczego pan go okłamał? Ja od wczoraj wiedziałem, że nasze konie coś czują. Tłukły się po stajni, jak źrebie za matką. 2 klacze nam weterynarz na straty przepisał. Strzałkę i baśkę. No. Dopóki drzewo ciągnęła, to cię cukrem karmili. A jak siły zabrakło, to na konserwy. Jak tu ma być dobrze? Jak tu wojny ma nie być, tej bomby atomowej, kiedy ludzkie serce twardsze niż kamień? Wio, mały wio, no. Dzień dobry, pan doktor. Dzień dobry. A pana co w wolny dzień z domu wygnało? Nieszczęście. A ten człowiek na wozie to kto? A, nieważne w tym momencie. Pani doktor. No? Ciężarówkę spotkam po drodze. No to co? Szkoda tych klaczy. No co robić? No nie muszą zrywki robić. Przecież można do dyszla postawić. Dostaniecie 2 nowe, młode. Pani doktor, co one winne, że się przy robocie złachały? Zrobimy tak, pani doktor. Pani wypisze 2 zaświadczenia o padnięciu. My je skreślimy ze stanu, no a jakoś je wyżywimy, co? Lipne świadectwo. Nie mogę. Bliskę stawiam. Nie mogę. A, gruziński? Nie mogę, no panie Gawełek, no przecież pan wie, że ja jeżeli już, no to czysto. Pani Gawełek! Panie turysta! Pani Gawełek! O, turysta. A popatrz pan, jak ten plecak wygląda. No to za moich czasów, ja panie, ja jako drużynowa... Za godzinę, 2, to pani zrobi mi te zaświadczenie. Pani doktor, dobra? Pani doktor, nie, pani ratuje, błagam panią. No co pan, nie, co pan, panie? Żmija go ucięła. O, to. Widzi pani? Powinnam tutaj mieć gdzieś tu surowicę przeciwjadową, zaraz poszukam. No widzisz pan. O, jest, panie Gawełek. Aleś mnie pan urządził. Teraz nam już tylko strzykawki znaleźć, nie? Tak jakby tamta była niedobra. Niech pan już nic więcej nie mówi, błagam pana, tylko prędzej. Co tam jest napisane? Antitoxinum vipericum. To znaczy, że co? A ja nie wiem. Skąd mam wiedzieć? To niedobrze. Języki trzeba znać. Znam, ale nie łacinę. Mój ojciec też nie znał. Dlatego ja... Sieroto zostało. 8 lat wtedy miałem. Szedł patrol, ojciec na przedzie. No, pogoda była piękna, jak dzisiaj, choć to wojna. Idą. Idą, wyszli z lasu na pole. Tak?
A, dzień dobry, panie prezesie. Tak? Aha. Rzeczywiście. Ale to nie my jesteśmy Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, panie prezesie. Rozumiem. No, pewnie, że to bestialstwo. Ale, panie prezesie, co ja mogę? No tak. No tyle mogę, ale to nie załatwia sprawy. Dobrze. Do widzenia. Sierżant nie da sobie rady z tym draniem. Panie prokuratorze, pan pozwoli, skoczę i ja też mam wat. No, nie, zaraz bym wrócił. Z takimi łobuzami to trzeba krótko. Nie, mówi się trudno. Człowiek jest tylko człowiekiem. Co? Zabrali go? Tak. No. I chwała Bogu. Więc, jak mówiłem, wyszedł ten patron na pole. A tam na miedzy krzyż. Znaczy, drąg wbity, deska na poprzek. Widać nie było czasu, jak to na wojnie. Nie, niech pan tego nie pisze. No, panie prokuratorze, ja tylko tak sobie. No, na desce napis Achtung Minen. A mój stary pokręcił głową, poczytał, mówi, o, chłopaki, tu jest pochowany Niemiec. Bo na imię ma Achtung, na nazwisko Minen. I wleźli na to pole. No i tak. No, a gdyby znał język, to mu sieroto nie został. No. Cały do czapki się zmieścił. Tyle z niego zostało. Tylko guziki zostały całe. Bo były blaszane. Nakaz zatrzymania już wystawiłem. Prześlijcie tylko podkładkę. Za co? Za co? Przecież ja tutaj całą prawdę przed panem... Jaką prawdę? Co wy mi tu... Gawałek. Co wy mi tu opowiadacie o jakichś tam minach? Nakaz na razie jest na tamtego. Konkretnie, Gawałek. Konkretnie. Konkretnie? Konkretnie. No to ja z nim jechałem, aż spotkali mnie mrożczaka. Trrr, stój! Trrr, no! Głowę bym dobrze kradzione. Aha. Jak się żyje, panie mrożczak? Pomalutku. Ładny buczek. Nie najgorszy. Jak zdrówko? Jako tako. Panie prędzej, jechać! Jechać! Stało się co? Żmija go ukąsiła. Gdzie? Na pastwisku pod Magurą. Panie, a może pan ma strzykawkę? Proszę? Wypalić się bał. Strzykawki końskie przestraszył się, uciekł. A po co? No. Widzi pan Gawełek. Ile mam palców? 4. Rozumie pan? Mnie też żmija użarła. Wódkę pan pił? Nie. Bóg pana strzegł, znaczy się jad jeszcze w palcu. Aha. Szkoła mechanika, jakbym go słyszał. Trzeba jad wyrzucić. Znaczy co? Razem z palcem. Czy? Siekierką. Żeby nie skłamać, tą samą. Weź Gawek, ja nie mogę. Pomóc panu? Niech go pan przytrzyma, bo on strachliwy. Panie turysta, no chodź. Nie. Łap. Panie turysta, no przecież to tylko palec, no. Panie turysta, łap go! Panie turysta, stój! Panie turysta, no coś pan! Wracaj pan, no! Panie! Jo! Panie!
Panie, panie, oszalał pan? Co jest? Panie, błagam pana. Ale co? Niech mnie pan ratuje. Ledwo uciekłem. Panie! Zabierz! Zabierz go pan do miasta, bo mnie się nerwy skończyli! Ale właściwie o co chodzi? Pani, tu każda sekunda jest droga. Żmija mnie ugryzła. O. Kochanie, co to za człowiek? No. Co to za człowiek? Jeżeli surowica mi nie pomoże, to ten właśnie człowiek! Ach ty! Żebym ja cię dostał, ty szlak by cię trafił! Ty! Błagam cię, jedźmy stąd. No ale to wszystko nie bardzo można... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jedźcie państwo we dwoje. Będę miał świadków, że ten człowiek nie udzielił mi pomocy. Co? Że ja ciebie pomocy nie udzieliłem? To ja przez ciebie całą wolną sobotę, ty! Jezus Maria, pospiesz się, no. Dobrze, dokumenty z marynarki. Chętnie pana podrzucę, ale świadkiem wolałbym nie być. Ja, że tak powiem, niezupełnie jestem w Bieszczadach. Ty mi tu będziesz, ty cholero, żeby ci żmijało! I żeby pan prokurator o mnie, tak, że podejrzany? Toż ja całą wolną sobotę straciłem, żeby ratować człowieka. Tak, to się zgadza. Doprowadziliście człowieka do skrajnego wyczerpania. O, kto kogo? Ja jego? Gawełek. To muszę wam przyznać, że łagodzicie trochę oskarżenie, wyznając całą prawdę. Więc nie uderzyliście go wtedy tam na łące. Tak? Tak, Basiu. Tak, wiem, że przywieźli. No oczywiście, że nie może przepaść. Ale Basiu, zadzwoń później. Dobrze? Teraz przesłuchuję. O, od miesiąca obiecywali i są. Jasny jesion, tak, z daleka patrząc, nie? Pan prokurator wyjrzał oknem. Jesion, jak go dobrze nie wysuszyć, to do kitu. Po roku musowo na czopach się rozejdzie i śpi na takim tapczanie. No, samemu to jeszcze, ale z żoną, no to trochę tych ruchów i rozleje się na czopach zupełnie. Nie gadajcie tyle, Gawełek. W końcu przecież tam na łące. Uderzyliście go. Ja? Samiście się do tego przyznali. A to nie tego. To nie ten od żmii mnie podał, tylko ten drugi? Drugi? Jaki drugi, Gawełek? To co, jeszcze raz, od początku? No, no dobra, no zdenerwowany byłem, to pan sam wie, panie prokuratorze. Człowiekowi pomogłem, całą wolną sobotę straciłem, no żal miałem do siebie. Potem jeszcze na ten PKS czekaj, to z tych nerwów to w gospodzie czekałem. No kazałem sobie sałatkę i coś pod nią, no potem już bez sałatki, a PKS-u nie widać. No cała sobota mi przez palce przeciekła. No to nie zamówiłby pan trzeciej? Faktem, że jak autobus nadszedł, to już po dopingu byłem. To magistra na wóz i w drogę nawet już nie mówiłem nic. Taka mnie złość na mnie wzięła. A napięcie u was jakie? Cholerne.
Nie, ale światło, 110 czy 220 volt, bo projektor wiozę. Jakie światło pan w lesie widział? Chyba od ogniska. No to po co ja te przeźrocza wiozę? A. Jak wy tu żyjecie na tym pustkowiu? Ale frekwencja to chyba jest zapewniona. Tak, konie. Bioła! A dom kultury, czy chociaż jakąś świetlicę macie? Barak stoi. Barak? Ale dla ludzi. Wszystko, panie, dla ludzi. I wódka, i lekarstwo. I kołyska, i trumna, i dom kultury, i więzienie. A pieczątka? Dla ludzi, dla ludzi. Pieczątkę czy macie, bo muszę delegację podbić, że byłem. Ach, co ten wóz? Nie ma resorów? Ma, jakie ma. Ach, wszystko spada. Zatrzymaj. A mam nadzieję, że na afiszu zaznaczono temat odczytu. Nic obrygogi. O pochodzeniu człowieka. No. Czy tak? Możliwe, że tak. To pana zdaniem od czego człowiek pochodzi? Dowiecie się, po to jadę. No ale od czego? Jednym słowem? No. Od małpy. Od małpy? No od małpy. Stój! Stój! No trzymaj je pan! Nie bój się. Co się tym koniom stało? Stoj! Samochody się boją w XX wieku? Miałem rację, że się boję. Nie zdążyłem. Koninka? Znaczy się od małpy. Co od małpy? Człowiek. Ponad wszelką wątpliwość. Niby kogo ma pan na myśli? Człowieka. Dajmy na to imię też? No również. Może mnie pan to powtórzyć jeszcze raz? Proszę bardzo. No więc pochodzi pan w prostej linii od małpy. Tu u góry nasz... Możesz... No panie, coś pan! Możesz ty, żeby cię kobyła osrała! To ty mnie pierwszy raz na oczy widzisz, już mnie ubliżasz? No tylko nie batem, tylko nie batem! Czym mam lać jak nie batem? To ja całą wolną sobotę konie od zagłady chciałem uratować, a ty mnie od małpy będziesz ubliżał? Łóż ty! To ja ojca matki nie mam! Może jakby nie te nerwy. No, jakby na dopingu nie był. Jakby nie ta sobota zmarnowana. O, jakby tych koni nie zabrali, to może bym nie wziął sobie tego wszystkiego do serca. No to jak? Mogę odjechać? Panie Gawełek! Nie chcę pana martwić, ale jednak od małpy pan pochodzi. Mówi się trudno. Panu wolno, bo pan jest też urzędowa osoba.